poprzedniej części Remontowych Rewolucji poznaliście panią mecenas, która jest dla nas swego rodzaju głosem rozsądku i doradcą. Przy pracy na naszych kamienicach często otaczamy się ekspertami z ogromnym zapleczem wiedzy, którzy pomagają nam na różnych etapach inwestycyjnych. Już za chwilę ponownie spotkacie Katarzynę Fijałkowską, menadżera procesu inwestycyjnego, który jest jednym z naszych ekspertów. W tym odcinku Katarzyna pokaże Wam, jak zwiększyć wartość lokalu za pomocą jego podziału. Dowiecie się również, jak poprowadzić wentylację w kamienicy, tak by uniknąć nieprzyjemnych zapachów w mieszkaniach. Naszą dzisiejszą wycieczkę po miodowej faktorii zaczniemy od dawnego lokalu strychowego. Gotowi na kolejny odcinek Remontowych Rewolucji w kamienicach? No to do dzieła! Znajdujemy się na trzecim piętrze w kamienicy przy ulicy Świętego Jakuba 13. Na tej kondygnacji w projekcie budowlanym mamy lokal numer 12 o powierzchni 74 m2. Z racji tego, że inwestorzy coraz częściej zainteresowani są mniejszymi lokalami o powierzchni około 30-40 m2, postanowiliśmy, że te mieszkanie podzielimy na dwa mniejsze. Otóż na trzecim piętrze mamy okien w tej części 5. Powstanie lokal o powierzchni około 39 m2, natomiast w części trzeciego piętra oraz na poddaszu powstanie lokal o powierzchni około 33 m2. Zapraszam na poddasze, pokażę, jak to będzie wyglądało. Znajdujemy się na poddaszu kamienicy Miodowa Faktoria. Jak Państwo widzą, mamy tutaj totalny bałagan. Część starej maszynowni, jak widać, jest rozbierana. W tej części powstanie dodatkowe pomieszczenie o powierzchni około 17 metrów. Ono jest odtworzone zgodnie z projektem poprzednim. Będzie otworzone w lekkiej konstrukcji. Będzie to część lokalu, nowego lokalu, który powstanie z podziału mieszkania numer 12. Także na pewno bardziej korzystna opcja dla klientów, którzy chcą mieć mniejsze mieszkanie. No to już wiesz, jak możesz fantastycznie wykorzystać każdą przestrzeń i zwiększać wartość niemalże każdego lokalu. To prawdziwy sekret zarabiania dużych pieniędzy na nieruchomościach. Przejdźmy teraz do specjalisty od rzeczy niewidzialnych, czyli człowieka, który wie, jak poprowadzić rurę w sposób, jaki pozwoli nam na odpowiednią wymianę powietrza. Jesteśmy z panem Grzegorzem Zielas, który jest właścicielem firmy, która wykonuje instalacje wentylacyjne w Miodowej Faktorii. Panie Grzegorzu, jakie działania macie już podjęte? Mamy zakupione materiały, wszystkie spiro, kształtki, izolacje i inne pomocnicze materiały, obermy i tak dalej. W poprzednim roku montowaliśmy instalację z węzła cieplnego, to już jest zrobione. Z tej kotłowni, Z kotłowni, bo to było w tamtym pierwszym etapie robione. Tak. No i czekamy tutaj na umożliwienie pracy i mamy zrobione przejścia przez stropy w tych deskach. Przy drewnianym wycinaliśmy tam, wytysowaliśmy już trasy, ale czekamy tutaj na inne prace po prostu. Mhm. I jak będzie wyglądał montaż tej wentylacji? A więc wyznaczyliśmy, już wytysowaliśmy trasy tych przejść wszystkich w szachtach. I będą sprowadzone instalacje do poszczególnych szachtów, do poszczególnych mieszkań. Mhm. Tymi rurami z PIO, z kształtkami łączonymi tam na silikon i uszczelnionymi i zaizolowanymi wełną. Okej, czyli z mieszkań do szachtu, a tak, z szachtu to idzie? Z szachtu idą szachty, chyba 6 szachtów i one będą szły na dach przez przejście dachowe. Okej. Specjalną taką podstawę, która też będzie zamówiona, jak już dach będzie skończony praktycznie, nie? Okej. Okay. Także wszystkie przejścia, wszystkie wyloty będą na dach robione z każdego mieszkania, z każdego łazienki, wszystko idzie na dach. Mm-hmm. Osobnymi rurami wszystko. Osobnymi rurami, osobnymi kanałami, czyli każde mieszkanie ma swój własny kanał. Dosłownie dwa. Dwa? Dwa kanały. Jedna jest z łazienki, a druga z pomieszczeń tych, zaplecza tam aneksu kuchennego i tak dalej, nie? Okej, okay, dobrze. A jaki termin planujecie zakończenia? No w ciągu dwóch miesięcy, też w zależności od koordynacji tu robót z innymi firmami i w dwóch tygodniach spokojnie możemy to zrobić. To przecież najważniejsze jest kwestia dachu, jak szybko tam będzie możliwość wejścia i przejść, bilet przejść dachowych, nie? Okej. Okay. Dziękuję bardzo, panie Grzegorzu.
Na dzisiaj to tyle. Jeśli podoba Ci się, co dla Ciebie nagrywam, to zasubskrybuj mój kanał. Daj łapkę w górę lub napisz komentarz. A już w następnym tygodniu zobaczysz dalszą część tego odcinka, czyli co będzie dalej.